Witam w kolejnym odcinku Samolot 2. Będzie on poświęcony 7 i 8 levelowi. Jak sądzę, a właściwie nie sądzę, wiem, będzie to ostatni odcinek z gry. No i oczywiście, tak jak obiecałem, zrobię jeszcze z kodami. Muszę powiedzieć, że te dwa levele były dla mnie najtrudniejsze. Tu mamy pewnie twórcę gry, z którego nie wiem, jakiegoś Chińczyka. Zgubił fajkę lub w każdym razie mu zaginęła. No i chyba musimy odnaleźć ją, aby pokazał nam drogę. To jest sroka. Siedzi na gnieździe, ma daszek. A jak sroka, to sroka złodziejka. Trzeba zainteresować czymś srokę. O! Tu mamy wisiorek. Podniesimy jej tu. O! Wypadł wisiorek. I nasza fajka. Możemy oddać. Mówi, że pod drzewkiem, w norce, jest jakiś woreczek, trzos, który potrzebuje. Spotykamy bardzo groźnego borsuka. Wody mamy sobie poradzić z borsukiem. O! Rośnie roślinka. To jest ciekawy sposób na poddawanie. Trzeba, że roślinki, jak pieski je poddają, to raczej słabo wzrastają, ale to jest taka podziemna roślinka. No i co, nie mogę go kliknąć nigdzie? O, na roślinkę trzeba kliknąć. Jeszcze mało, dobrze. Jeszcze raz. No i tu mamy kolejną szczątko z kością. O, czy bym miał dać temu nie wiem, jak to powiedzieć. Borsuku lisowi, czy jak on tam się nazywa. Ale to dzieje się na jakiejś asteroidzie, więc wszystko jest możliwe. O, tu mamy ten woreczek. Nasz borsuk jest zajęty, więc możemy go dostarczyć naszemu guru. Proszę, tytoń tam miał. Jeśli to tytoń, oczywiście. Świetlik służy do podpalania fajki. No niezłe, niezłe. No i pewnie nas ma poprowadzić. Tak. Czyli udało nam się zakończyć. Szybko. Level 7. Mamy taksi. Czyli pewnie mamy tą taksówką jakoś dostać się dalej, czyli na naszą asteroidę, na nasz samorost.
tu wyraźnie widać, że... O, to coś idzie. Tu trzeba go zatankować, tą taksówkę. Wziął jakiś balon czy coś tam. Jakaś pompka tu też. Ale troszkę nie pasuje. Zacznijmy może od napełnienia balonu paliwem. Muszę przyznać, że tam zaraz zobaczycie, że jest sposób widły. Sposób pozyskiwania paliwa. Jego produkcja. Transport i załadunek jest niezmiernie ciekawy. Musi nam rzucić te widły. Albo kichnie, albo pierdnie. Jedno i drugie. Takie przypominające słonia morskie. Możemy użyć wideł. Mam jakąś rurkę. Aha. Musimy pochłaniać pierdy. Tu pokrętła. Do przesuwania rurki. Dobrze. Tu jakieś tłoczysko. I tu możemy kliknąć. Już wiem, ja wiem, a wy jeszcze pewnie domyślacie się, ale jeszcze nie wiecie. Założę tu nasz balon. To jest właśnie sposób pozyskiwania. Tu będzie sposób produkcji. To już widzieliście. Razem ustawić rurkę na środek, w razie czego, gdybyście chcieli zagrać. Bo inaczej trudno się nadążyć, żeby zassać, bo trzeba od razu zassać, bo jak nie, to ucieknie. Musimy kolejny raz zarzucić, bo tamten wszystko wyjadł. One mają duże możliwości pochłaniania. Tylko taki jeden bąbelek dają. Szybko. I łapać. Jest. Ten to się tak nazar, że aż odleciał. Znowu na środek. Przygotowani będziemy do... Dobrze, jest na środku. Możemy zasysać. Okej. Okay. Teraz możemy wziąć nasz balonik. Nasz krzaczek już nie pójdzie, bo go sami musimy mu zanieść. Się. Czyli my mu pomożemy. Nie wiem, czy mi się teraz to uda za pierwszym razem. Trzeba teraz jakoś załadować. Jedynym sposobem będzie zrobić coś z naszym statko-taksówką. Ryzykować. Trzeba spróbować jeszcze raz. Oj. Dobrze. Fatalnie. No nie. Ale dlaczego? I od nowa cała zabawa. Nie wiem, przyspieszę to chyba, tam, żeby wam nie będę wycinał, ale przyspieszę. To się zamknę.
nie wiem, czy się udało. Trzeba sprawdzić. Musimy go jakoś obudzić, żeby sprawdzić. Mamy dzwonek. Ciągnijmy. No nie, tylko zmienia pozycję. Mam jakąś szafę. Czajnik. Kawę. Fish oil raczej nie. No dałbym mu rumu, ale musi prowadzić. Spróbujmy kawy w takim razie. Weźmy czajnik. Latarnia morska. Kosmiczna właściwie. Służy nam do gotowania. A, musimy już opłat, więc. Obudź się. Odstawiamy czajnik. Sprawdzamy. Czy się uda? Udało się. No to super. Sposób siadania mają też ciekawe. No i odlatujemy na naszą asteroidę. Widać, że gość lubi ten... To nawet taki chyba wzbogacony. Ale chyba dobrze, że mu nie dałem, bo... O! Ale zabrał ze sobą. Ma moc. No to ja już się z wami żegnam. Mówiłem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Thank you.